Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. To jest 52 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Risen. Moi drodzy, zaczynamy odcinek na bagnach, ponieważ nie było mnie tutaj w ogóle. A tu będziemy mieli właśnie na przykład przeciwników, takich jak czerwie. A ja właśnie zmarnowałam miksturę. Jezu, czerwie jest taki useless. Naprawdę. Ale słabe. Przedstawienie. Szalej druida. Zioło. Fajnie. Dobra, najwyżej się nadziejemy na coś, co mnie zabije. O, jagódek mi nie zaznaczyło, a są tutaj... No teraz to jesteśmy koksami, jak nie wiem. Ci przeciwnicy to już nie stanowią żadnego problemu. Zioło. Jest kuferek. Otworzę go tak klasycznie. Co ja zrobiłam? Aha, zbugowałam się, dobra. Jasne. Oh, fuck my life. Yes. Dobra, udało się na szczęście. Miksturekę życia dostałam za to. To naprawdę fajny dropik. Od razu ją wypijemy. Gdzie te mikstury? Tu jest. Jak tam nasze statystyki w ogóle? Nie no, chyba fajnie, fajnie. Podoba mi się. Dobra. To są, moi drodzy, takie ostatki już troszeczkę z Risenem, jak się domyślacie. Jak już parę razy też wspominałam. Zbliżamy się do końca tej gry. Widzę, że na tych bagnach bardzo dużo roślin stałych. To mi się bardzo podoba. Jest to naprawdę fajne. Wiecie, jak taki czerw spada na dwa strzały, to w ogóle... Takich cudów to nie wiedziałam, że dożyję. Nie powiem, dosyć duże są te bagna. I już nawet troszeczkę bym powiedziała, że się chyba zgubiliśmy. O, teraz się zemszczę. No. Bagielec na hita prawie. W sumie serduszko z nich możemy sobie zebrać, wydaje mi się. Czy w sumie nie wiem troszeczkę po co, ale no... Pokorzystajmy sobie z tych ostatków. Wow, tu jest nawet jakieś wejście do jaskini. A czy ja tej jaskini skądś nie znam? Świta mi, że... Ta jaskinia mnie gdzieś zaprowadzi. Dobra, jest kuferek, są łodziki. Naprawdę solidna skrzynka. Sprawdźmy to. Mały kryształ antymagii. Dłuto do szczęk, jakbyśmy nie mieli. No, trochę rychło w czas z tym dłutem, ale no niech będzie. Do Roberta można by było iść, żeby mu... dać te... Wiecie co? Te ziółka odsprzedać. Chociaż prawda jest taka, że nie potrzebujemy już tego za nadto, ale... Byłoby to spoko. No i proszę, nawet koronę bohatera jeszcze mamy. Czyli nawet nam się jeszcze jakąś miksturkę uda zrobić z tego. Zielony liść, grzyby, maczugę. Tego nie będę zbierać. Te zioła to może być fajna rzecz, żeby zebrać. Tam było to wejście do tej jaskini, a my już chyba zatoczyliśmy kółeczko takie trochę, bo tu już jest ten wodospadzik. To było otwierane już przeze mnie. Ale tutaj jeszcze zostały jakieś ćmy i tym podobne rzeczy.
Dobra. Wiecie co, ja przez chwilę w ogóle zapomniałam, że ja muszę uzupełniać manę. Mądre, naprawdę. Dobra, grzybów nie potrzebujemy, korzeń many. Te zioła chyba najfajniejsza rzecz. Możemy zdobyć pieniążki dodatkowe. Za to. Grzyb many. Tutaj chyba nie byłam jeszcze. Czy to już jest to miejsce z tymi łodzikami i zrobiłam kółeczko? Otwierałam to, prawda? Tak jest. Byliśmy tutaj, czyli ta jaskinia nas obchodzi. Wydaje mi się, że na samych w sobie bagnach już raczej nic nie będzie. Gdzie ta jaskinia była? Tutaj? Nie, halo. No nic nie będzie. No a tu co to jest, jak nie nic? Tu jeszcze nawet coś żyje. Tu jeszcze są rzeczy. Dobra, no jeju. Co tu się dzieje? A tutaj? Ty, tu jest jakieś kolej... Aha, bo to jest to wyjście, dobra. To wyjście, którego nie zauważyłam i wykazałam się debilizmem. Tak, widziałam tą żyłę obsydianu, ale już tego może nie będę kopać, bo tak naprawdę nam jest to niepotrzebne. Zaraz tu będziemy szli, tylko... Gdzie było to wejście do tej ala jaskini? To było gdzieś przy tych łodzikach. I gdzie to wejście jest niby? Chyba, że tu wcześniej. Nie. Czy to było tutaj? Tak jest, dobra. To wejdziemy sobie. Jest na przykład szkielet. Nie trafiłam w niego parę razy. Ała, dobra. Fajnie by było jednak trafić. Zielony liść. Jagody. Jagody się przydadzą. Zrobimy sobie miksturkę na manę. Chyba będzie mi najbliżej do tego, żeby tą koronę tak wykorzystać. No mam 8 jagód, więc... Bardzo możliwe, że właśnie tak ją wykorzystamy. Mam troszkę chrypę. Piłam przed chwilą kawę, ale jakoś tak... Źle mi chyba ta kawa weszła, że aż dostałam chrypy. A dzień dobry. Oła. No dobra. Żyła, żelaza, to może nie będziemy tego kopać. Roślina many. I co, i to wszystko? Tutaj nic? Te świerszcze to tak z dupy tu były? Gdzie jesteśmy na mapie? Tutaj, no chyba z dupy. Dobra, to już nie potrzebujemy tego miejsca do niczego. No to w takim razie, moi drodzy, mówiłam dzisiaj, że zajmiemy się tą jaskinią prawdopodobnie, która jest u Dona. Więc obóz bandytów. Później jak zdążymy, a wydaje mi się, że zdążymy, to będziemy zmierzać w stronę tego ostatniego miejsca już. Nie wiem, która jest godzina w grze. Moglibyśmy się kimnąć, żeby odzyskać manę, ale... Aż tak może to nie będę jednak cebulić, nie? Nie ma chyba takiej potrzeby. Więc użyjemy standardowych mikstur, nawet nie do fulla, że tak powiem. I że podobno tu gdzieś wejście było, nie? No właśnie, tutaj. Mi się coś tak kojarzyło, że tu się tak jakoś dziwnie wchodzi. No, a tutaj były góle. Witam. Jakaś muzyczka fajniejsza. Siema. Zbagowałeś się, przykro mi naprawdę. Znaczy fajniejsza muzyczka, to jest normalna muzyczka.
To jest ten soundtrack typu jak walczyliśmy na przykład na arenie. I siódemeczka i lecimy. Grzybek. No grzybka to może nie będę zbierała. To są szkielety. A to nowość. Spodziewałam się jaszczurek. No, spoko. Okej, ten wojownik się zbagował, czy jak? Co tu się dzieje? Dobra, szkielety to mnie mogą okładać. Ja się bardziej tych wojowników boję. No, widzieliście go, skubańca? Gdzie? No i dobra, mamy chyba to. Kamienna płyta. Ja te kamienne płyty to powinnam czytać, a nie tak je olewać. Dzień dobry. Pan się tam zbagował na górze. Nie, stary, ja nie mam tutaj nic. Czyli tam nam się otworzy. Okej, bo możemy wejść na jedną stronę i na drugą. Tylko jak ja mam tam wleść? Widziałam jagody, to nam się przydadzą. I tą kamienną płytę też. To się nie otworzy. Jak ja mam wleść tu na jedną i na drugą stronę? Chyba, że... Bo tutaj jest wejście po jednej stronie. Witam. No, prawie mnie zdzielił w łeb. Amulet i kamienna płyta. Podejrzewam, że ten amulet jakiś wybitny to nie będzie, więc nawet nie sprawdzam. Chyba, że to byłby amulet do many. Ale to jest mało prawdopodobne. O. Tak myślałam, że którą ścianę będziemy mogli wykruszyć. Okej. No i dobra, i tu się otworzyło. A, to jest tego typu pułapka. O kurde, ale se w to wlazłam niepotrzebnie. Masakra, wam powiem. No. Wiecie, to nie jest jakieś trudne. Siup. No przecież. Czego ja się mogłam spodziewać? Po pierwsze jaszczurego maga. Jaszczurego? Jaszczurzego chyba. Tu mogę wyłączyć? Mogę. Na szczęście. No i spoko. Możemy iść. A jak ja mam tam na drugą stronę się dostać? To jest trudniejsze pytanie. Bo ja tam nie widziałam za bardzo żadnego wejścia ani niczego. Chyba, że z tego punktu mam sobie lewitacji na przykład użyć. No chyba nie widzę za bardzo innego wyboru. Już miałam się martwić, że nie mam lewitacji już całkiem. Siema. Dobra, bij to chujstwo, bo cię zabiję. Znaczy się nie ja jego, tylko to mnie. Dobra, no nieważne.
Tutaj jest podobna sytuacja. A tu możemy dwa kopać. No dobra, tam nie dało się dwóch. W porządku. Okej, tu jest przycisk. A tutaj co jest? I could break this down. Zaraz się dowiemy, mam nadzieję. A, przeciwnik. Mała tarcza, grzybmany. No nie będę tam wchodzić nawet. Wiecie co, bo ja mam taką obawę, że jak tu wchodzę i to klikam ręcznie, to że mi nagle jakieś kolce spadną na głowę. Witam serdecznie. Okej, to tutaj widzę, że przeciwnicy są nawet tacy, bo ja wiem, słabi. Nie wiem, jak to nazwać. O, to mogę otworzyć. Zobaczymy, co nam to da. Magiczna ochrona jest po piersie też. Czyli możliwe, że te pozostałe to będzie fake. O, to nie jest fake. Wow. Coś nowego. Topór tytana. To jakbyśmy chcieli jakąś broń, taką tytanową, że tak powiem, do armoru, żeby to nie wyglądało debilnie. I ten został, jak najbardziej. Serio, nie trafiłam? A no, nie trafiłaś. Dobra, mamy teraz już to wszystko, co nam potrzebne. Ja jestem, moi drodzy, bardzo ciekawa, jak nam to pójdzie z tym zakończeniem. Czy ja ustawiłam dobre popiersie? Popiersie jaszczura, nie wiem, bo nie zwróciłam uwagi. Nie, jaszczurzego maga to miało być. Po drugiej stronie słyszę cholerstwo, więc nie będzie chyba zbyt przyjemnie. Okej, są dwie bestie, mam nadzieję, że one pojedynczo działają. Tak jest, to chociaż tyle. Ej, nie mówcie mi, że tam jest antymagi... Aha, niebo. Chodź tu. Ale on ma kosę. Co on ma w ręku? Czy mi się wydaje, czy ja mu nie zrobiłam nic z tą magią? Ty, ja go nie mogę skrzywdzić. Chyba, że to dlatego, że tamten żyje... Te bestie jak żyją, to być może ja mu nie mogę zadać obrażeń, bo tak czasami w grach są takie manewry. Dobra. Chodź tu. Ojej. Nie, ja nie mogę z tego. Dobra, ósemeczkę sobie walniemy. F8. Tam widziałam jakiś przycisk, ewentualnie. Aha, bo gościu nie umie skakać z telekinezą w ręku. Ej, siema. Chyba nie tak miało zadziałać, nie? Fuck my life. Dzień dobry. To jest bez sensu.
Nie, dobra. Ja już wiem, jak się go pozbyć, tylko że to będzie strasznie czasochłonne. A najgorsze jest to, że po użyciu tej telekinezy, to on mi tą telekinezę kurwa chowa. Siema, chodź tu. Umarłeś, czy... Aha, to było prostsze niż myślałam, okej. Władca cień miał młot władcy tytanów, który dodaje walkę toporem plus 6. To nieźle. To naprawdę kurde nieźle. Dobra, my możemy zmierzać do ostatniego miejsca. I tak najbliżej... To by nam w sumie było z obozowiska Dona też. Więc się przeteleportujmy do Dona z powrotem. I teraz możemy odpalić jeszcze sobie szybkość, której nie mam zbyt dużo, niestety. Znaczy, mogłabym sobie porobić zwoje, ale czy ja tego bardzo potrzebuję? No nie wydaje mi się. Siema, czy ja dobrze biegnę? No, dobrze biegnę. Tędy. A tu jest patka. Hey, yo. Hey, there you are. What are you doing here? I heard what you've been up to since I last saw you. And I heard you've got a horde of these Saurians after you, right? And why do you care? I figured you could use my help. You've been there for me, after all. I had no idea where to find you, though. So I came back to this stretch of coast and I waited. So what do you say? Fancy some company? Sure. If you have to, you can come along. I saw a lot of those lizard things on the west coast. They're not happy, so I guess they're looking for you. They've got a problem with me plundering their tombs. Unfortunately, that's the only thing that will save this place. What's there that you need? All right. I kept my secrets. I guess it's time for you to keep yours. I hope you're right. Then go on ahead. I'll back you up. Dobra, siema, to chodź. Damy sobie radę. No już widzę przeciwników. Siema. A ty, Patty, to mi masz zamiar mi pomóc, czy tak będziesz cudować? Czy ja tutaj się przemieszczałam z telekinezą? Wydaje mi się, że to był moment, kiedy jeszcze jej nie używałam. Ale nie jestem pewna, niestety. These Saurians are tough. Their armor is made of obsidian. Ooh, aren't you the expert? Dobra, chodź tu. Well done. Well done. No masz rację, no. Jeju, Patty, ja się nie spodziewałam, że ty mi będziesz pomagała dzisiaj. Naprawdę, kompletnie. O, cześć. Oj, jeszcze jeden. Co ty bijesz, chłopie, powietrze? Ała, to musiało boleć. O Jezusie Maryjo, więcej was tu nie ma, jaszczurzy kapłan. Trzeba go zaspamić, bo... Patty, no bez urazy, ale ty jakaś użyteczna to nie jesteś jednak. Was it no one ever saw these creatures before? I look like a lizard expert. Maybe they're shy. They're not so shy with a sword in their hand. I could say the same about you. I'll switch to being coy if that'll be more helpful. Dobra, elitarnego może najpierw. I'll get the bastard. O kurde, ile was tu jest? Aha, zabiłam już wszystkich, dobra.
Jak widzicie, oni zostawili nawet te swoje skrzynki. Ja chyba już zacznę na nieważne jakiej skrzyni używać tego otwierania. Bo mi zostanie jeszcze tych zwoi dosyć dużo, podejrzewam. Dobra, pozbieram sobie z nich rzeczy. Może mi coś dadzą fajnego. Znaczy wątpię, ale warto może jednak zebrać. Siema. Patty, naprawdę, ty jesteś bezużyteczna, no bez urazy. Ale niepotrzebna mi twoja pomoc, laska. No chyba, że zrobią na mnie zasadzkę tak jak ta. No widzę, że bardzo fajnie odwraca uwagę. Zastanawiam się, czy ja wbiłam jakiś poziom może? These ruins aren't the most pleasant of surroundings. You should see the lizards inside them. I thought I'd seen everything, but it seems you can find me excitement I hadn't thought of. Wow, brzmi to bardzo niepasująco do aktualnych rzeczy, które robimy. Well done. No i spoko. Ładnie nam idzie. Dobra, ja się zajmę tym elitarnym. Okej, okay, mamy już nowy poziom. Znaczy ja się w sumie tego spodziewałam, no bo jakbyśmy nie mieli, to by było trochę dziwne. Ci elitarni są naprawdę wytrzymali akurat. Do tego wszystkiego też nieźle biją. Muszą być naprawdę na mnie wkurzone. No i fajnie. Wiecie, tak sobie myślę, że jakbyśmy jej nie wzięli, to w sumie byłoby bardzo smutno, nie? Nie trafiam w ogóle, prawda? Czemu idziesz mi wpierdzielić, a nie jej? Nie ma to jak nie trafianie. I to nie koniec. Boże, jaka chmara, no. A, dowódcę mają. Dobra, nie chcę nic od ciebie. Czyli mamy też sprawę z tymi dowódcami załatwioną. No i spoko. Co my tu mamy? Mały szafir. To chyba taka najfajniejsza rzecz w sumie w tym secie. Patty, bo my już w sumie jesteśmy na miejscu, wiesz, dziewczyno? No dobra. Well, we're here. Good luck in there. I'll make sure nothing and no one comes in after you. All right, I'll go on alone. The tomb I'm looking for must be behind this waterfall. Try to make it out in one piece. I'll wait for you here. Okej, to miłe bardzo. Tylko trochę słabe, bo nie będę mogła się wyteleportować od razu na miejsce.
No, spodziewałam się tutaj guli. Bardzo dużo tych guli tu jest. Ała. Mi się już wydawało, że my gula mamy na 3 strzały. A nie, że na 4 nagle tutaj, jakoś tak dziwnie. Wiecie, co mnie bardziej niepokoi? Niepokoi mnie fakt. O! Czyli gra nas informuje, jeżeli kufer jest otwarty. Dobrze to wiedzieć. Słyszę gula. Co ty robisz, stary? Ale masz dziwne hobby. Chciałam łodzika zebrać do kieszeni. To też bardzo miłe, nie? Tu nic nie ma? Nie ma. Wiecie co? Jak tak dalej pójdzie, to my dzisiaj ogarniemy też tą świątynię chyba. Siema. I proszę bardzo, możemy zrobić kolejną miksturę do many. Słyszę tą paskudę. Siema, siema. No i dobra. Bardzo klimatyczne miejsce. Nie ukrywam. Tu jest więcej guli, tylko ich nie widzę. I bardzo dużo łodzików. Ja nie wiem, gra mi coś chyba podpowiada. Na górę czy na dół? Góra wygląda jak świątynia. No i mam rację, bo tutaj tylko takie przejście malutkie. Ale ten gul się tam piekli na górze, nie? Słyszycie go? Ale dyszy. Mędzidło. Ja w niego nie trafiam, prawda? A jednak. Ojej, cześć. Już będzie cisza? Ej, no nie, bywałe to jest, ja jeszcze słyszę coś. Gdzie? Nie wiem gdzie. To nie była jego dania. Dobra, mogłabym wyciągnąć telekinezę, ale trochę mi się... Nie chcę. No dobra. No bo tam jest jakieś chujstwo w środku. A to wygląda jak jedna wielka jakaś pułapka. Trójeczka, no nic mi nie powie. Chyba, że to jest ten typ kolców, co trzeba go przeskoczyć.
A tylko trzeba umieć skakać. A nie se przejść jak debil. Ej, nie, to są te nieprzeskakiwalne. Lol. Chociaż... No nie mówcie mi, że ja mam tam na dół zejść. Nie, no jest to do przeskoczenia, jak najbardziej. Spodziewałam się, że będzie ich więcej. Gorzej, że ja się wymaniłam. Ojojoj. Wyknijmy sobie taką większą miksturę. O panie. Czy ja tak długo muszę zawsze szukać tych mikstur? Gdzie są te mikstury? Nie wiem jak wy, ale ja tutaj jakimś cudem nic nie widzę. Tu jest dziura? Tak, tu jest dziura. Ja się zastanawiałam, co ja zrobiłam. A tu nic nie ma. Słyszę, jak coś mruczy co najwyżej. Chociaż tu jest przejście. Magic doesn't work here. Oż ty w dupsko. Ej, niedobrze. Tam mi nic nie zaznacza. Czyli to trzeba będzie jakoś obejść. Ewentualnie trzeba będzie zejść po prostu na dół. No i dobra, zlazłam. Ci nieumarli są chyba słabsi od tych elitarnych, no nie? Troszeczkę. Niedużo, bo niedużo. Tu mam trochę szczęście, bo kryształ działa mimo tego, że jest obszar jakby antymagiczny. Okej, to mogę otworzyć. Kurwa, stary, gdzie ty idziesz? Dobra. Mały szafir. Jakaś włócznia też tam była, ale... Czy to takie ważne? Nie wydaje mi się. Spodziewałam się, że z któregoś wyleci szkielet. Będzie chciał mi wpierdzielić. A co to? Kto to? Brontoczek? O, dużo was tutaj jednak. Super. Tu też jest chyba jeden z tych bardziej rozbudowanych. Okej, nic tutaj nie ma na pierwszy rzut oka. Nie no, i tak dzisiaj raczej nam się nie uda zdobyć tego. Mamy mapę kompleksu. Więc moglibyśmy to wykorzystać. Zadania. Serio, nie pokazuje mi... Mam mapę regionu. Kurde, duże to miejsce jest. To jest zamknięte. To mogę wybić. To jest zamknięte. Tam coś jest. A tutaj mogę przejść. Nie podoba mi się to bardzo.
No właśnie, to są kolce za kolcami. Dobra, to chyba będziemy wybijać to jedno, które mogę. Ajajaj, tam jeszcze też po drugiej stronie się dało. Się przedostać jakoś. No słyszę coś. Któreś pomieszczenie się otworzyło. To czy oba? To się otworzyło. No nie powiem, to miejsce jest dosyć... Magic doesn't work here. Fuck my life. Tu jest zamknięte, jak ja mam się tam dostać? Magic doesn't work here. Ja pierdzielę, ale gówno. Tam jest most. Magic doesn't work here. Ale tutaj nic nie działa, ani telekineza. Czyli tamto pewnie trzeba otworzyć od drugiej strony kompletnie. To jest też zamknięte. To był przełącznik, tego klikłam. I tutaj nic więcej nie działa na tego typu rzeczy. To też jest zamknięte. Tutaj wleźliśmy. Tylko przepraszam, jak ja mam się tam dostać, jak to jest strefa antymagiczna? No właśnie, tak myślałam, bo to nie ma sensu. To bardzo nie ma sensu. Tu jest dźwignia. Ej, a to się nie otworzyło? A, bo to jest to zejście takie śmieszne tutaj. No właśnie. Ale tu będzie kminienia, wiecie? Ja już sobie to wyobrażam. Tu będzie kminienie nad wyraz. Ewentualnie łodzika trzeba gdzieś użyć, bo ich tutaj jest zdecydowanie za dużo. Nie zdziwiłoby mnie to. Także warto się zakamarką może jednak przyjrzeć. Bo może mnie to gdzieś zaprowadzić. Tu jest złoże obsydianu. Ale nie potrzebujemy go kompletnie. Coś mi się wydaje, że tutaj bardzo dużo czasu spędzimy w kolejnym odcinku. I zakończenie nie będzie aż tak szybkie, jak myślałam. Bo ta jaskinia jest naprawdę bardzo rozbudowana. I tutaj widzę, że gra wymaga ode mnie logicznego myślenia, którego ja dzisiaj nie posiadam. Nie no, dobra. Mam podstawę logiki na studiach. Myślę, że potrafię myśleć logicznie. Ale jakby nie we wszystkim się to sprawdza. Dobra. Bo to jest tam tutaj, dobrze. Tu też jest strefa antymagiczna. Chyba, że ja mam tam zaskoczyć? Myślicie, że tam trafię? No, gdybym się nie odbiła, to by było dobrze. Ale się odbiłam niestety. No nie, tak się też tam nie skacze na pewno. Bo tam jest przycisk do wciśnięcia po drugiej stronie. A jego tak przyjemnie to nie dosięgnę.
Gościu, ale chciałam, żebyś broń wyjął. O, o, o. Jestem po drugiej stronie. Pytanie, czy to było głupie, czy nie? Możliwe, że nie. Zapomniałam. Oh my god! Dobra, będziemy otwierać klasycznie. Okej. Oh my god, nie. I co jest? Ojejku. Ale jestem debilem. Dobra, mam to. Było warto. Otwieranie zamków. Po co, jak to jest strefa antymagiczna? Ale gówno. Słyszę coś. Słyszałam nieumarłą bestię. Ja się teraz zastanawiam, czy ja zrobiłam głupotę, czy to było mądre posunięcie, że jednak pomyślałam sobie o tym, żeby po prostu tutaj zaskoczyć. Mikstura regeneracji. Kurde, kończyłabym odcinek, ale troszeczkę mi się nawet nie chce, bo mi się dobrze gra. Ale wiem, że powinnam. Dzień dobry. Zobaczymy, gdzie mnie zaprowadzi to, co zrobiłam. Nie zrobiłam zapisu oczywiście przed tym, jak postąpiłam z taką głupotą i być może już stąd nie wrócę. Oż ty w dupsko. F9. Ja pierdzielę. Gdzie ja zrobiłam zapis? Okej, na szczęście tutaj. Nie spodziewałam się, kurwa, że spadnę, nie? Trzymaj się ode mnie z daleka. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że w takim razie zakończymy sobie odcinek dosłownie w tym miejscu. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten film i od razu myślę, że nagrywać ostatni, bo prawdopodobnie 39 będzie już tym ostatnim. Chyba, że naprawdę nam tutaj długo zejdzie w tym kompleksie, to będzie przedostatnim, ale bardzo w to wątpię. Dzięki, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę, suba, komentarz i cześć.